Dobry wieczór. W województwie piotrkowskim zbożami obsiano blisko 190 tysięcy hektarów. Niekorzystne warunki atmosferyczne spowodowały, że do żniw przystąpiono z 3-tygodniowym opóźnieniem. Tegoroczne żniwa są jednak bardzo trudne. Zboże na dużych połaciach wyległo. Potrzebne są więc kosy i kosiarki konne. Do składnicy w Opocznie dostarczono 30 takich maszyn, ale rolnicy nie mogą ich kupić. Po otrzymaniu tego sygnału dziś przyjechaliśmy zapytać, dlaczego tak się dzieje. Proszę pana, to w pańskim sklepie już od kilkunastu dni rolnicy dopytują możliwość wykupienia tych kosiarek, które stoją w składnicy. Tak jest, proszę pana. I pan nie mógł im sprzedać? Nie mogłem im sprzedać, ponieważ dlatego, że są kosiarki, pewnie brak ceny na te kosiarki. Prezes mi oświadczył, by dzisiaj sprzedać ich, panie, starą ceną, a oświadczenie, żeby napisał rolnik, jak cena przyjdzie, żeby albo dopłacić, albo żeby mu zwrócić, panie. Czyli ma pan zbierać jeszcze oświadczenie od rolników? Tak, panie. A ta dzisiejsza faktura jest z ceną? Jest bez ceny. Bez ceny. Bez ceny i cena zapisana zastrzeżona. A kosiarki stoją u was na składnicy i to jest razem już dzisiaj 16 dni. Panie dyrektorze, dlaczego one stoją? Proszę pana, no nie jest... możecie sprzedać rolnikom. Uważam, że jest za długa droga obiegu dokumentów, który po prostu powinien towarzyszyć towarowi w momencie jego sprzedaży. No to więc może przeszliśmy tą drogę, tak, że tak, tak. Produkują te kosiarki gdzie? Skarżysko Kamienne. Skarżysko. I w tym przypadku... Skarżysko Kamienny. Tak. Przysyłają do was wagonem. Nie, tak. Wagonem. Kosiarki. Wagonem. A gdzie dokumenty? Lub samochodem. A więc nie mamy dokumentu żadnego. Jest taki obieg tutaj fakturowania, że zakład ten fakturuje, proszę pana, na Agromę w Kutnie. Dopiero Kutno, po prostu Agroma w Kutnie nam potem refakturuje. I co zrobiliście? Przecież wy macie służyć rolnikowi. Co zrobiliście, żeby nie czekać te dwa tygodnie, tylko gonić tych zagromy, tych zakładów, żeby było? Proszę pana, tutaj okres 2 tygodni to jest okresem po prostu rzeczywiście nie za długim, nie za krótkim. To jest okres normalny. Gminna Spółdzielnia w Sławnie otrzymała te same kosiarki konne, które właśnie stoją w Opocznie. Tak. W ilości 3 sztuk zgodnie z przydziałem. I wy otrzymaliście fakturę? Macie cenę? Otrzymaliśmy fakturę, ale tylko ilościową. Ilościowo, bez ceny. Bez ceny. Tak. Ostatnia cena, jak się pytałam w składnicy maszyn, była na kosiarki 35 tysięcy. Tak, ale czy przystąpiliście do sprzedaży, czy oczekiwaliście? Oczekiwaliśmy jakieś 4-5 dni. Po upływie tego czasu poszłam do składnicy maszyn i zapytałam się, jaka była cena tych kosiarek. Więc odpowiedziano mi, że ostatnie kosztowały 35 tysięcy. W związku z tym podjęłam decyzję, żeby sprzedawać te kosiarki w tej cenie, jakie były ostatnie. Bo i brać, czekają. Tak, i od rolników wziąć zobowiązanie, że w wypadku wyższej ceny uzupełnią tą cenę. Czy rolnicy właśnie zgodzili się na takie rozwiązanie sprawy? Sądzę, że to było jedyne rozwiązanie przed żniwami. W Sławnie, niezupełnie w zgodzie z przepisami, ale przecież życiowo, zgodnie z rozsądkiem, rozwiązano ten problem. Nie zmienia to jednak faktu, iż pilnie potrzebne jest gruntowne uporządkowanie systemu obiegu dokumentów finansowych przy sprzedaży maszyn rolniczych. Nie może biurokracja powodować na początku żniw takiej mitręgi rolników. I to już wszystkie wiadomości głównego wydania dziennika. Do widzenia.